I jeszcze chciałam nawiązać no właśnie do tych przesłań, które tak naprawdę możemy od Ciebie otrzymywać. Bardzo, bardzo podoba mi się to, że w tak otwarty sposób mówisz o tym ruchu body positive, o tym, że trzeba siebie akceptować. Czy miałaś właśnie w swoim życiu taki moment, że na przykład dążyłaś do tej takiej perfekcji? Myślę, że taki, ten świat trochę tak jest skonstruowany, żeby nas w ten kierunku pchał. No jakby to też nie jest kwestia tego, że nie chce się podobać. No każda kobieta, każdy człowiek chce być akceptowany, chce być przyjęty przez społeczeństwo. Jakby to jest taka naturalna nasza chęć i ja też taką oczywiście mam. Natomiast chodzi o to, żeby nie wyśmiewać ludzi za to, za co jakby... Na co nie mają wpływu. To jest jakby to podkreślenie w tym wszystkim, bo nie znamy historii, która się kryje za tym wszystkim i tak naprawdę wyśmiewanie kogoś, że ma ostające uszy, czy krzywy nos, czy nogi w kształcie O, czy no nie wiem, jakby jakiś nawet typ jakby sylwetki, no to jest dla mnie... Nie wiem, no nie można wyśmiewać kogoś, na co nie ma wpływu. Oczywiście jakby ja mam swoje ciało, które jest związane z różnymi historiami, też jakby, na które mam wpływ, tak? To jakby jest inny temat. Natomiast w tej piosence chciałam podkreślić to, że każde ciało, które jest zdrowe, jest niesamowite, jest świetną maszyną, którą dostaliśmy za darmo i fajnie, fajnie jakby to docenić, no. No dobrze, ale na przykład twoja taka percepcja też zmieniła się trochę po tym, jak zostałaś mamą? Tak, jakby ta ciąża była bardzo dużą inspiracją do tego, bo kiedy właśnie żyłam w tym, że od 17 roku życia, kiedy tak naprawdę zaczęłam się z dziewczynki stawać kobietą i przestałam być po prostu dziewczyneczką, tylko pojawiały się kształty, no to media się zaczęły rozpisywać, moje hormony też jakby szalały oczywiście i tak dalej, to jakby w takiej sytuacji było to trudne zachować takie poczucie własnej wartości. Ja na szczęście jestem z takiego domu, który mocno mi to wszczepiono, więc nie miałam z takiego problemu. Ale powiem szczerze, że takie odczuwanie tego, że moje ciało jest zdrowe i niesamowite, to poczułam właśnie przy tej ciąży. Jakby, że to jest to co ciało naturalnie da radę, że nosiłam jakby życie pod swoim sercem. To jest jakby coś dla mnie niesamowitego, co starałam się opisać w tej piosence też.